Hejka, witajcie w serii Patrz w pigułce, gdzie omówimy nasze predykcje, co się zmienia, co boli, a co cieszy. Dziś mamy ostatni duży patch przed końcem sezonu, więc Riot postanowił wziąć się ostro za balans. Perfect. To ostatni z większych patchy balansujących, bo zbliża się sezon rywalizacyjny. Zerkając na zmiany, Rito znowu nie zawiodło. Patch daje przewagę rerolom, a magowie... Ajajajajaj. No cóż, magowie znowu na topie. Patrzcie sami na te wyniki. Noni! Ale hej, koniec z emblematowymi metami, trzeba przemyśleć swoje wybory. A wy co myślicie o najnowszym patchu? A przede wszystkim, co sądzicie o takiej skondensowanej formie omówienia patcha? Ja osobiście potrzebowałem tego od dawna. Nie wiem, czy to przez mózg skażony TikTokiem, a może to, że zawsze gdy wychodzi nowy patch, to śpieszno mi do gierek. Dość rozmyślań. Dajcie znać, czy macie podobnie i czy się podoba. Bo gdy rozpoczynam serię, to dla mnie szczególnie ważne. No nic, czas ucieka. Lecimy z nowościami. Zacznijmy z grubej rury od informacji dla naszych kolegów z Golda i niżej. Boty wchodzą do TFT, to znaczy już były, ale teraz będą wchodzić pełną parą. Będą rzucać się w oczy w niższych rangach. Od platyny wzwyż ich nie zobaczymy. Riot tłumaczy to próbą wyrównania poziomu między graczami, by gra była przyjemniejsza. Kolejną zmianą jak najbardziej na plus jest natychmiastowe zwiększenie gwiazdek. Ceremonia połączenia jednostek jest teraz instant. Koniec czekania na spektakularne wybuchy. Nerf na golema dwusupportowego. Riot osłabia tego supporta, ale buffuje ogólną siłę braci golców. Był nieco ponad swoich braciszków. Trzeba to zbalansować. Zmiana augmentu nie gotują. Zmiana nazwy na niech się biorą za gotowanie. To nowa wersja, gdzie startujesz ze szpatułką i patelnią, ale nie ma opcji na przekuwacze w tej grze. Stryczek dla leni, którzy mieli easy win z przekuwaniem. Oj, boli, boli. Sam to poczułem. Na własnej skórze. Przekuwasz sobie w dwa portale i masz 8 portali na luzie i lekką ręką. No nic, to było zbyt broken, zwłaszcza na wyższych dywizjach, gdzie ludzie to ogarniali. Nerf arkanów, wyższe poziomy arkanów i Hekarim tracą moc dla wszystkich, którzy kręcili broken buildy. Koniec zabawy! Ej, czekaj, sam to robiłem. Fuck. No ale nic, trzeba było. Także see ya arkany. Bastion mały buff. Przedwieczni buff, zwłaszcza 5 w late game'ie. A teraz drugi z ogromnych nerfów sięgnął wróżek. Skupiają się na Rakanie i ogólnie wytrzymałości wróżek. Według nich Kalista jest not broken. Ja jakoś tego nie kupuję. Ale no, mają też swój sztab analityków, oby mieli rację. Chociaż no, jak tak się zastanowimy, no to jednak nie. Dwugwiazdkowy Rakan z koroną był niezabijalny w niektórych gierkach. Magowie wygrali patch. Grajcie, bo możliwy hotfix. Portale, zmiennokształtni i cukiernicy, buffik. Chroniący nerf, wiadomo, OP, pół mety to gra. Wiedźmy, jedyna modyfikacja, ach te wiedźmy. Skomplikowane drzewko, ciągle zmieniane. Lecimy dalej. Jednostki za jeden, Elise, Jace, Nomzi, Zoe, niemalże same buffy, ale Twitch nerf dla większego dobra. By mogli zbuffować naszą Nomzi. PS, super zmiana Zoe, ta mechanika była giga drażniąca. A teraz jeśli chodzi o większe zmiany dla jednostek dwukosztowych. Dalsze buffy Ahri, tym razem nie wystakowanej, bo chcą by grały się nią jeszcze przyjemniej. Podobają im się ostatnie zmiany, ale jeszcze trochę podkręcają. Byle nie przesadzili. Hog ładne buffy, by umiał powalczyć o top 1, a nie zawsze smutny top 4. Zmiany jak najbardziej na plus. W late game gasł. A wraz z nim mój zapał do gry. Jeśli chodzi o trzykosztowe jednostki, to Hekarim nerf, Niko Jinx buffy, rerolowcy wracają. Hekarim trafia do stajni. Czwórki? Varus nerfik. Jedynie on dostał taki w miarę odczuwalny. No jak dodamy do tego arkanę i inne osłabienia, no to raczej uplasuje się w dole tabeli, jeśli chodzi o tier listę kompozycji. Zmniejszyli mu AD i osłabili arkanów, no co tu dużo mówić. Piątki? Kamil buff. Droga Kamil wraca silniejsza. Co do ulepszeń, to zaszaleli. 5 buffów i 27 nerfów. Zbuffowali kwitnący lotos. Poza tym mamy nerf dla herbu, laserowca, chronomistrza, wróżki, mrozu, miodomancji, nawalacza, portalu, piromanty i wiedźm. Już nie zapewniają jednostek, po prostu dostajemy emblemat.
Także zastanówcie się dwa razy, bo jak nie macie na stole tych jednostek, a najlepiej jeszcze do tego itemów, to nie polecam iść. Do herbów dochodzą też wzmocnienia takie jak ryzykowne posunięcie, dokładne planowanie i pomsta upadłych. Spore nerwy. Szkolna maskotka, również giga nerw. Kolec wsparcia, jeden. Rest in peace, stary. Usunięty z gry. Uwolnij bestię i nadejście zimy. Oj tak, to są nerwy. Przechodzimy do koron. Uniknęły młota nerfowskiego rajotowca. Korona laserowca daje łezkę zamiast z SOS. Przedmiot zapewniony przez koronę chronomistrza, kostura chranioła, zamienia się na absurdalnie wielką różdżkę. No nieźle. Bohater zapewniony przez koronę mrozu, Swain, zmienia się w Zileana. Przedmiot zapewniony przez koronę mrozu, to tylko kamizelka kolcza. Jednostka zapewniona przez wielkie poświęcenie, już nie następuje po każdej karuzeli, a na początku każdego etapu. Przedmiot zapewniony przez koronę miodomancji, kamienna płyta gargulca, zmienia się w kamizelkę kolczą. Nerw, nerw, nerw. Liczba tur, co które żywa kuźnia zapewnia artefakt, z 8 zmienia się w 9. Przedmiot zapewniany przez koronę nawalacza, żywe srebro zmienia się w rękawice sparingowe. Korona portalu, showdzik zmienia się w łezkę. Korona piromanty, Infinity Edge zmienia się w KW. Liczba przedmiotów wspierających golema wsparcia zmienia się z 2 na 1. Złoto zapewniane przez mniejszego tytana, z 8 sztuk na 15. To już jest mały buffik. Zdrowie zapewniane przez awans, z 3 punktów na 2. No to już trochę gorzej. Zdrowie za każdy artefakt, co do kuźni. Ze 110 na 60. Spory nerfik. Łączna liczba kopii jednostek zapewniana w trakcie gry przez warto poczekać 2. Z 8 zmienia się na brak limitu. Nie no, czekaj. 99. Taki żarcik. Przejdźmy do przedmiotów. Blue buff, red buff i obrońca korony dostały nerfy. No, trochę przodują i są zbyt OP. Red buffa grają nawet magowie, a blue buffa zamieniamy showjinem bardzo, bardzo często. Korona, no, możecie się domyślić dlaczego. Jeśli chodzi o buffy, no to buffujemy smoczy, szpon i kamizelkę cierniową. Są to itemy lekko zapomniane. Teraz każdy składa tego gargoyla. Rito chce, by choć trochę wróciły takie klasyczne tanki. Nie we wszystkich kompozycjach, bo w takich, w których na czele jest jeden tank, gargoyle dalej jest OP, ale w normalnych kompach stare combo trzech itemów wróci do gry. Tym oto sposobem przechodzimy do uroków i oj kurde, tu się dzieje. Ostatni patch, w którym wprowadzają urodki, więc chcą to zrobić z przytupem. Mistrz walki, etapy 3 i 4, 2 sztuki złota. Kolejna walka, zdobywasz 1 PD za każdego wroga zabitego przez twoją drużynę. Złoty pancerz, w etapie 4+, 1 sztuka złota. Twoje jednostki na jedną rundę otrzymują 50 zdrowia za każde 10 sztuk złota, które posiadasz. No niezłe. Lepszy zasięg, w etapach 4+. 1 sztuka złota. Kolejna walka. Twoje jednostki w dwóch ostatnich rzędach zyskują 2 pola zasięgu. No ciekawe. Bariera. Koszt w złocie 6 sztuk na 5 sztuk. Wyniesiony osąd. Koszt w złocie z 2 sztuk na 0. Nieźle. Rydwan. Koszt w złocie z 3 na 2. No i księżyc. Koszt z 2 na 4. Teraz przejdźmy do niewielkich zmian. Na szybko je przelecimy. Jeśli chodzi o cechy, to miodomanci dostają wzmocnienie obrażeń. Za każdą pszczołę z 8% na 9. Każda pszczoła to jest 1% razy tą pszczołę, no to już troszkę można odczuć. Łowcy 4, obrażenia od ataku 40 na 70, przechodzą na 45 na 75. Nawalacze 3, szansa na aktywację z 30% na 25. No, można odczuć. Mały nerfik. Iromanci, podstawowa prędkość ataku z 10% na 5%. Uczeni 4, moc umiejętności z 15 na 20. No mało kto to grał w kopii 4. Obrońcy 4 i obrońcy 6. Wytrzymałość tarczy 30 na 35 oraz zmniejszenie obrażeń przy osłonięciu tarczą z 15 na 20. Wojownicy, zmniejszenie obrażeń z 20% na 15. Oczywiście na 6, czyli nerfik do tej głównej kompozycji. Tak samo nawalacze, to był nerfik do wróżek. Tylko one grają 3 nawalaczy. Czyli jak najbardziej na plus. Trochę temperują Blitza, bo był trochę za mocny. I kilka innych małych zmian. Wzmocnienie many Aszki. Czas działania tarczy Blitza z 6 na 4. Leczenie zaklęcia Lilii. Czas działania tarczy Poppy z 3 na 4. Procent spadku zaklęcia Seraphine z 35 na 30. Procent obrażeń od ataku zaklęcia Warwicka. Jedynie na 3 gwiazdkach, bo też był troszkę broken. Leczenie zaklęcia Warwicka również nerfik. Także Warwick, myślę, spadnie z tronu. Jeśli chodzi o jednokosztowe role. Przechodzimy do małych zmian w dwóch kosztowych jednostkach. Mana Akali.
Zmniejszone obrażenia stałe zaklęcia Galio. Czas działania tarczy i prędkości ataku Nilach zwiększony. Zmniejszone obrażenia zaklęcia Rambla. I lecimy z trójkami. Wytrzymałość tarczy magii Mordekaisera została zwiększona. Za to czas działania tarczy Mordekaisera również zwiększony. To były buffy, teraz nerfy Mordę. Bo ma być wytrzymalszy, ale mniej bić. Wzmocnienie obrażeń za każde rzucone zaklęcie Mordekaisera z 12 na 10. Czas działania zmniejszenia obrażeń zaklęcia Shena z 3 na 4. Obrażenia zaklęcia Veigara zostały zwiększone. Wytrzymałość tarczy magii Vex również zwiększona. Wytrzymałość tarczy magii Wukonga również zwiększona, ale tylko na wyższych poziomach. Tutaj mamy nawiązanie do starego ligowego memu o 5 punktach obrażeń, jak nerfili najbardziej OP postacie wyłącznie o 5 punktów bazowych, a tutaj mają 3 punkty. Ale jak już wiemy, to może zrobić ogromną różnicę. Obrażenia od ataku Fiory z 75 na 72, obrażenie podstawowe zaklęcia Gwen również znerfione i kradzież zdrowia zaklęcia Nasusa tutaj została zwiększona za to. Fajnie, fajnie, nerfimy warriorów jak tylko się da. No i przechodzimy do małych zmian w piątkach. Myślę, że to będzie mało odczuwalne, ale musimy je trochę zbalansować, bo niektóre piątki są turbo broken nawet na pierwszym poziomie, a inne słabiutkie jak barszcz. Premia za brakujące zdrowie krwiożerczości Briar z 0,8% na 0,7%. Obrażenia zaklęcia Milio zostały zbuffowane na dwóch gwiazdkach. Szansa na prezenty Milio została zwiększona na dwóch gwiazdkach, super. Nora i Yumi, podstawowe leczenie Yumi zostało znerfione na pierwszym poziomie, a zbuffowane na dwóch gwiazdkach. Nora i Yumi, moc umiejętności zapewniane przez Yumi, została zbuffowana na dwóch gwiazdkach. Nora i Yumi, obrażenia od ataku zapewniane przez Yumi, zostały znerfione na jednej gwiazdce. Ogólnikowo Yumi i Nora, buffik, pancerz i odporność na magię Smoldera zostały zwiększone. Ramki z nowego trybu będą aż z nami aż do końca setu. Mamy to! Kto też pisał do Riotu o to, niech się pochwali w komie. Świetna sprawa, bo niedługo się kończy ten event za kilka tygodni i byłoby przerobane, jakby nam odebrali, bo po co my to bijaliśmy? Masakra. Brawo Lito, że chociaż naprawiliście swój błąd. To tyle, jeśli chodzi o największe zmiany. Buffy i nerfy poszły w dobrym kierunku, a Riot zadbał, by meta była bardziej zróżnicowana. Chociaż trochę obawiam się o tych magów. Masakra. Zlecę je testować. Czekam na waszą opinię i do zobaczenia w solo kolejce. Elo.